Dzień dobry. Czy to pan Dariusz Max? Niestety tak. Mogę się dosiąść? Za 5 minut mam taksówkę. Zaraz tu będzie. Wspaniale, ja muszę być o 15 w domu. Dziękuję bardzo. Łucja Stępień. Wojtek Wątkowski. Czy mogę poprosić o autograf? Nie. Nie rozdaję autografów. Proszę, naprawdę. To dla mojego brata. On jest dla mnie największym wsparciem, wspiera mnie w tym, co robię, jest dla mnie najważniejszy. Nie. To co mam zrobić? Pójść do niego z pustymi rękoma? To nie moja sprawa. Może mi pan chociaż coś doradzi? Niech pani zrobi coś swojego. To znaczy? Coś, co pani kocha. Ja tylko maluję. Niech mu pani coś namaluje. Maluję mu coś od 14 lat. Na pewno już ma dosyć moich obrazów. I dopiero teraz pani wpadła na pomysł, żeby mu dać coś na Wigilię? Dlaczego pan musi być taki złośliwy? Parę lat temu byłem na pogrzebie mojego przyjaciela. W połowie ceremonii, gdzieś z daleka dopatrzyła się mnie banda małolatów. Po pogrzebie udaliśmy się wszyscy do wyjścia do bramy. Tam oni mnie dorwali, oczywiście krzycząc o autograf. A ja oczywiście im nie dałem tego autografu. Oni wygarnęli mi, jakim to nie jestem wielkim gwiazdorem i jak traktuję swoich fanów. Zrobili to centralnie przy rodzicach, którzy właśnie przed chwilą pochowali swojego syna. Dlatego. Wesołych świąt. Do widzenia. Jak ma pani brat na imię? Kamil. Płyta w gratisie. Dziękuję. Wesołych świąt.